na podstawie pewnej książki. Raz, dwa, trzy, bogowie czy kosmici. Może i było tak rzeczywiście, że przybysze wpłynęli na religię. Telepatyczne przekazy kosmiczne brano za objawienia mistyczne. Głos Boga dobiegał prosto z nieba. Może to megafon, którego nikt nie znał, zamontowany na pokładzie statku rasy wyższej reprezentantów. Pokazali, jak piramidy wznosić w polu antygrawitacji. Kamienne bloki, miejsca mocy. Kontrola pogody i z kosmosem łącznik telepatyczny. Piramidy. Raz, dwa, trzy, bogowie czy kosmici. Może poczęcie niepokalane to był in vitro zabieg. W kierunku Sodomy i Gomory poszły wiązki promieni laserowych. Chrystus w Japonii, sobowtór na krzyżu. Obaj wysłani z planety kosmitów, na której cuda z manuskryptów są naturalne dla ich organizmów. Anioły unoszące się w powietrzu. Rodzaj hologramu czy zapiski zamętu. U kronikarzy i świadków tych zdarzeń, którzy przekazali interpretację zgodną ze swoim wiedzystanem, powtarzana dalej, lecz w obecnych czasach w umysłach wielu jest konsternacja. Nanotechnika, internet, NASA, fizyka kwantowa i nuklearna. Real, virtual, astral i abstrakt. Bogowie czy kosmici, przemyśl to sam. Rydwany ogniste, talerze kosmiczne, istoty świetliste w skafandrach przybysze, którzy mieli misję ewolucji duchowej ją przynieść.